Cześć, witam was bardzo serdecznie już w siódmym odcinku z Zagrajmy w Dragon Age. I w tym odcinku pójdziemy sobie do głuszy Korkari, żeby zebrać tam trzy fiołki krwi mrocznych pomiotów, zabrać też także traktaty ze skrytki szarych strażników oraz dać znaleźć dziwny kwiateczek w tej głuszy. Jak widzicie, mamy tutaj naszego Jordiego, Deweta i Alistera. Może sobie trochę z nimi pogadamy jeszcze tak przed końcem. Okej, posłuchamy sobie ich historii na samym początku, bo później już nie będzie można z nimi gadać. Dorastałem w małej wiosce jakiś dzień drogi na wschód stąd. To malutka osada, której nie znajdziesz nawet na mapie. Od lat jej nie odwiedzałem. Wybyłem do miasta przy najbliższej okazji. W Denerim mieszkam od... ilu? 6 lat. Nigdy specjalnie nie lubiłem tego miasta, ale więcej tam sakiewek niż gdziekolwiek indziej. To akurat jest prawda. A więc jesteś złodziejaszkiem? Kieszonkowcem. A przynajmniej byłem. Kto by pomyślał, że właśnie ja skończę jako szary strażnik? Jak szarzy strażnicy cię znaleźli? To ja znalazłem ich. Przeciąłem sakiewkę Duncana, gdy stał w tłumie. Nagle złapał mnie za nadgarstek, ale wyrwałem mu się i dałem nogę. Stary piernik umie biegać. Jednak to żołnierze z garnizonu dopadli mnie jako pierwsi. W Denerim jestem poszukiwany, rozumiesz, więc chcieli mnie tam od razu powiesić. Co wtedy? Duncan ich powstrzymał. Powołał się na prawo werbunku. Odchodząc, pokazałem żołnierzom z garnizonu wała. Nie wiem, po co Duncanowi jest ktoś taki jak ja. Mówi jednak, że finezja jest ważna i że jestem szybki w posługiwaniu się ostrzem. Jasna sprawa, że jestem. Poza tym, lepsze to niż stryczek. No, prawda. A co sądzisz o Duncanie? Jest w porządku jak na takiego starego piernika. No i porusza się szybciej niż na to wygląda. Okej, co twoim zdaniem powinniśmy teraz zrobić? Słyszałeś tę samą mowę co ja. Krew i stare traktaty. Ruszajmy do głuszy. Okej. Hej, pogadaliśmy idę za tobą, no nie? To gadaliśmy już sobie z Davetem, teraz pogadajmy sobie z George. Jestem gotowy. Wspominałeś, że pochodzisz z Redcliffe. Pochodzę z Redcliffe, ale Duncan zwerbował mnie w Wysokorzu, mieście na północnym wybrzeżu. Byłeś tam może? A dlaczego pytasz? To tylko ciekawość. Byłem członkiem świty Arla Emona, gdy brał udział w pogrzebie króla Marika. To w Wysokorzu poznałem Helenę. Oczarowała mnie. Moja Helena ma najpiękniejsze oczy na świecie. Przez całe lata chwytałem się różnych wymówek, by wracać do Wysokorza. Rok temu się pobraliśmy. W końcu Arl Emon wysłał mnie, bym służył w Wysokorzu, ale ja cały czas próbowałem przekonać Helenę, by pojechała ze mną do Redcliffe. Potem zostałem zwerbowany. A co tam? Zawsze można gadać. Nie? Nigdy. Wrócę do niej, gdy wypełnię swój obowiązek, a plaga zostanie pokonana. Wiesz, że tak szara straż nie działa? W zeszłym miesiącu Duncan odwiedził Wysokorze, a Ban urządził na jego cześć turniej. Wygrałem w nim główną nagrodę. Trudno mi było opuścić żonę. Wzięliśmy ślub ledwie rok temu. Nosi w łonie nasze dziecko. Ale Ferelden potrzebuje mego ostrza. Nie zawaham się stanąć w jego obronie. A co sądzisz o Duncanie? Czeka go niemożliwe na pierwszy rzut oka zadanie. Ma do swojej dyspozycji garstkę szarych strażników, a mimo to nie narzeka i nie uchyla się od obowiązków. Co twoim zdaniem powinniśmy teraz zrobić? Zapewne powie, że iść do głuszy Korkari. Musimy znaleźć dokumenty i krew mrocznych pomiotów. No. Powinno być ciekawie. No, ja też tak sądzę. Zgadzam się. Możemy sobie na spokojnie już iść. Nie wiem, czy myszką to robić. Na wsadzie najpierw. Z Alisterem sobie może też pogadajmy. Musimy udać się do głuszy. Jeśli oczywiście można, im szybciej to załatwimy, tym lepiej. No to idziemy do głuszy. To jak zechcesz. Słyszałem, że masz coś do zrobienia w głuszy. Brama jest dla ciebie otwarta, tylko uważaj na siebie. Dziś wieczór nawet szary strażnik nie będzie w lesie bezpieczny. A dziękuję ci bardzo. Dzisiaj w lesie? Co? Pomioty jakieś są tam w lesie? Czy w głuszy? Okej, niech się scytuje mapka. I odblokowany obszar głusza Korkari. Dosyć mrocznie. Okej, możemy sobie na spokojnie iść. I najpierw
Najpierw zobaczmy sobie coś ze wzgórza, żeby wiedzieć, czy coś jest. Okej, są tylko wilki, więc nawet całkiem fajnie. Zabijamy. To w taki sposób, że nie powinien już sobie stanąć. Wilk coś tam robi, ale... Hello, panowie, tak szybko idziemy? Okej, następny pytań. Okej, zabity. I tam są następne wilki, ale... Coś mi mówi, że ta... muza jest chyba troszeczkę za głośno. Okej, sprawdźmy teraz. Akurat nic tutaj... A, są. Możemy mieć sobie skóry wilków, które później i tak sprzedamy z zyskiem. Okej, tutaj nic nie dali. Na górze nic nie ma. Da się tutaj przejść po tej wodzie? Nie da się, okej. Będę musiał sobie przypomnieć, gdzie jest ten kwiateczek, bo akurat... Kiedy ostatnio grałem, to nawet nie umiałem go zlokalizować. Okej, mamy dwa wilki przed sobą. Trzy wilki. Ale spokojnie sobie damy radę. Ja nawet mogę wysolować te wszystkie wilki. Tylko, że mamy akurat tutaj całą zgraję dobrych bojowników, którzy mordują jak popadnie. Wilki. Okej, wilki już nie żyją. Tam był jakiś gościu. Okej, na spokojnie zabierzmy sobie skóry wilka. Jak zechcesz. Bierz wszystko. Bierz wszystko. Okej, wszystko ogarnięte. I teraz chyba będziemy musieli sprawdzić. Aha, on po prostu umarł. I nic z tego nie mamy, bo i tak to wiemy, że to wilk zrobił. I następny nieżywy. Tam też jest nieżywy, więc nie po... Tam się czołga jeden. Więc pójdźmy sobie gdzie indziej, bo chciałbym najpierw tutaj cały... O, misjonarz Jogby. Ciekawe. List misjonarza. List do Jodbiego. To będzie dosyć fajne zadanko, które chyba jeszcze nigdy nie zrobiłem. Bo nie zabrałem chyba tego listu, jak pamiętam. Okej, mamy tutaj wszystko wylutowane i tak dalej. Okej, więc możemy iść po tego czołgającego się prawie nieżywego żołnierza. Okej, idziemy szybciutko. Konający żołnierz. Przepraszam was. Co to? Szara straż? Tak, szara straż. Całkiem nieźle wygląda, prawda? Mój oddział został zaatakowany przez mroczne pomioty. Wyszły spod ziemi. Proszę, pomóżcie mi. Muszę wracać do obozu. Okej, co teraz zrobimy? Nie możemy go zabrać, bo i tak nie podoła nam. Tego też nie wybiorę. Spróbujmy go chociaż obandażować. Mam tutaj bandaże. Dziękuję. A, ja muszę się stąd wydostać. Okej. Panie konający żołnierzu, powodzenka. Słyszałeś? Cały patrol zaprawionych w boju żołnierzy zabity przez mroczne pomioty. Uspokój się, Jory. Jeśli zachowamy ostrożność, nic nam się nie stanie. Ci żołnierze byli ostrożni, a mimo to zginęli. Ile mrocznych pomiotów może zabić nasza czwórka? Tuzin? Setkę? W tych lasach czai się cała armia. W okolicy są mroczne pomioty, ale na główną część hordy raczej się nie natkniemy. Skąd możesz wiedzieć? Nie jestem tchórzem, ale to lekkomyślne. Powinniśmy zawrócić. Stawienie czoła to niebezpieczeństwo, to część naszego to testu. To prawda. Wiedz jedno. Każdy szary strażnik potrafi wyczuć mroczne pomioty. Niezależnie od tego, jak są przebiegłe, mogę ci zagwarantować, że nie wezmą nas z zaskoczenia. Tak, to akurat dlatego jest... Dlatego tutaj jestem. Prawda. Widzisz, panie rycerzu? Możemy zginąć, ale zostaniemy ostrzeżeni, nim to się stanie. I to miało być... pokrzepiające? Nigdy nie mówiłem, że będzie łatwo. Ruszajmy. Okej, ruszajmy, panowie.
Okej, okay, mamy tutaj dwie dróżki. A nie, już sprawdziłem te dwie dróżki, okej. Okay. Trzeba będzie tutaj na spokojnie wszystko przewędrować. Tutaj chyba nie byliśmy. To jest jakiś dziwny teren. Oczywiście przez wodę nie można iść, bo po co? Okej. Okay. Bo musimy o właśnie. A, elfi korzeń tylko. Ale powinniśmy właśnie sprawdzać wszystkie tu zakamarki, żeby znaleźć także ten kwiatek. Ciekawe. Okej, okay, tutaj mamy... To... Okej. Okay. To jest to wzniesienie. Mogliśmy tam pójść inną drogą. To się mi mówi, że się błąkam, ale... Zawsze to coś ciekawego. Okej, okay, no to idziemy dalej. Okej, okay, tam już poszliśmy. Tutaj są sami martwi żołnierze. Więc powinniśmy się nie bać. O, już tam są sarzy. Sici. O, kwiat zgłusz jest tu. Idealnie. Dobra. Mamy już go z... Będziemy mieć makabari za chwilkę. Okej, okay, widzieli nas. Później pójdziemy sobie w tamtą stronę, a najpierw idziemy tu. Okej, panowie, zabijamy gnoi. Będę się nie musiał tego zrobić. Uderzenie tarczą, ogłuszamy. Ciebie nie uwalniemy tarczą. Powinniśmy sobie spokojnie dać radę. Okej, nawet tam idzie mordować na górę. Tych płuczników. Okej, Genro płucznik też za chwilę zostanie zabity przede mnie. Okej. Okay. Uderzenie tarczą. Jep. I następny Genlock. Cios tarczą, opuszczony. Zwalony. Po prostu zamordowany pięknie. Nawet trochę ucierpiał, ale za chwilę się uleczy. Nie będę marnował na niego. Specyfików medycznych. Bo wiem, co i tak się później z nim stanie. Ale nie będę wam tego streszczał. Bo nie jestem od tego, żeby opowiadać fabułkę, tylko od tego, żeby sobie w nią grać. Tą gierkę przepiękną. Okej, czyli możemy sobie pójść i spróbować sobie tutaj sprawdzić wszystkie zakamarki. Gdzie co jest? A, po lewej tam coś jest. Okej, więc chodźmy tam. Zapewne poszliśmy całkowicie złą drogą, ale walić to. Zatem są tutaj chłopaki tylko. Okej, opuśćmy gościa. Bo i tak nie mają tutaj za bardzo, za dużych sił na tym terenie. Przydałoby mi się! Mają malutko, okej. Okay. Urlok też zginie. Okej. Okay. Mam następny poziom, bardzo dobrze. O, tam się biją wilki. Bardzo dobrze. Okej, okay, pauza chyba była na P, nie. Na spacji właśnie. Okej, okay, zabiliśmy już kilku. Przeszliśmy z tamtej strony, mapa jest tutaj. Okej, okay, przeszliśmy tą drogą. I możemy na spokojnie pójść tu. Bo w pewnym sensie kwiatek mamy. Tutaj chyba nie mogliśmy przejść. A zobaczymy. Okej, okay, mamy do rozwinięcia parę cech naszego... Kolesia. Panie, mamy awans, nie? A, nie można awansować w tej chwili, bo jest pauza. Okej, okay, awansować możemy cię... co będzie tutaj ciekawe? W siłę 2, w zręczności 1. Dajemy dalej. Możemy sobie drwinę zabrać, ale... Dwie bronie to akurat będziemy mogli... Raczej sobie później zrobimy. Będziemy mogli mieć na przykład mistrza dwóch broni, dzięki temu będziemy mogli używać dwóch normalnych mieczy. Ale na razie mamy broń i tarczę, więc możemy na razie zobaczyć sobie na przykład obronę tarczą, żeby się trochę bronić. Okej, okay, i graj. Sobie zlutujmy tych wszystkich mrocznych pomiotów, którzy nie byli za bardzo dla nas wyzwaniem. Zrobię. Okej. Okay. A oni ciągle tam walczą, ciekawe. Okej, okay, idziemy dalej. Sprawdźmy sobie tutaj na górze, co coś jest.
Jakieś dziwne odgłosy, bym powiedział. Okej, drewniane skrzynki, coś tam było fajnego, jak widziałem. Jakiś fajny pancerzyk. Okej, tutaj jest, są następne. I tutaj jest właśnie kufer, gdzie będzie mógł dawać sobie ogarnąć. Zaatakowali nas. A, łączy Genlocus. Jest panie Genlocus zginął. Przez siebie nie mogliśmy zlutować. Okej, idziemy dalej. Czy oni też nas zauważyli? Jak zechcesz. Okej, łotrzyk, tam nic nie ma. Idziemy, panowie. Właśnie. Nie możemy tego zrobić teraz? A, za niski tak poziom umiejętności, okej. No to idziemy, ale... A nie, bo to nie był Dawid, okej. Robi się. Będziemy musieli u niego zrobić umiejętność taką, żeby mógł otwierać w końcu te zamki, bo tak jak tak dalej pójdzie, to będzie marnie. Tutaj nie musimy iść wzdłuż tego, więc idźmy sobie zabijać następny blok. Okej, nie żyje ktoś. Idziemy dalej. Panie Genlocu, chodź tu do mnie. Dostaniesz oczywiście ciosem w twarz. Zobaczmy sobie tą obronę tarczą. Okej, coś takiego. Fajne. Będziemy mogli się bronić przeciwko jakimś tam atakom z dystansu. Okej, tam jeszcze był kurloczek. Fiołka z krwią, mamy zaktualizowane zadanie, ale musimy znaleźć skrytkę szarych strażników. Okej, tutaj nic nie ma. Akurat chciałbym tutaj wszystko sobie ogarnąć, bo nawet możemy tutaj zdobyć jakieś ciekawe zadanie. Okej, fiołkę z krwią pomiota już mamy. Tutaj mamy misjonarza Rigby'ego. Ciekawe. No, ostatnia wola i testament. Ciekawe. Testament Rigby'ego, bardzo fajnie. Kufer. Jestem gotowy. Panie, nie chciałem ciebie. Zgadzam się. Ciągle nie możemy tego otworzyć, bo nie ma za dużo doświadczenia. A sprawdźmy, za ile będzie mógł cokolwiek zrobić. Za mało. Nawet nie zdobywa doświadczenia, więc... A Jory? Zdobywa cokolwiek? Nie. Okej, sprawdźmy cały teren. Aha, tutaj byliśmy. Później będziemy się wracać, to sobie ogarniemy tutaj cały teren. Okej, pójdźmy sobie w tą stronę. Tam będzie skrytka z... Albo nas zaatakują. Bo zawsze coś takiego właśnie... Zawsze Genlocu coś takiego... Że chamsko wyskakują z nie wiadomo skąd. Okej, cios tarczą, zabici ładnie. I też powiedzcie, czy... bym mógł nagrać także drugą gierkę. Raczej... Czy bylibyście zainteresowani jakąś zręcznościówką na moim kanale? Bo mógłbym nagrać Fable'a, Zaginiona Świątynia albo coś takiego. To jest dosyć ciekawa zręcznościówka. Okej, tam będziemy musieli dojść, więc pójdźmy jeszcze tu. To jest dosyć ciekawa zręcznościówka, więc powinno być nawet ciekawie ją nagrywać. Zapewne ciągle będę umierał. Jak to, że moje zręczności grania w gry nie są takie fajne. Ale może się też czegoś nauczę od was, bo może też graliście w tą gierkę i może także mój... Okej, tutaj mamy zapisywanie, więc tutaj jest jakaś skrytka. Tu są jacyś powieszeni szarzy strażnicy, więc jeszcze tutaj nie idźmy, bo tam jest jakaś misja większa. To pewnie jakaś skrytka. Okej. To chciałem właśnie zapytać, czy chcielibyście właśnie tylko Dragon Age'a, ale za to, nie wiem, 3 odcinki. Okej, za chwilę się tutaj pojawią, więc poczekajmy sobie na nich. Czy chcielibyście właśnie 3 odcinki takich Dragon Age'ów, czy
na spokojnie dwa odcinki Dragon Age'a i na pewno jeden Fable'a. Okej. Na spokojnie sprawdzimy. To akurat jest do waszej dyspozycji, do waszego myślenia. Tak zrobię. Odpowiedzcie w komentarzach mi na to pytanie. Czy chcielibyście coś takiego? Jakąś nową gierkę? Okej, tu też mielibyśmy chyba kwiat z duszy Korkali. Jest następny Hurlok. Teraz dalej idziemy. Może to są jacyś ludzie z dodatku? Oczywiście. Może. A, obroniłem się przed jego ciosem, ale on się nie obronił przed czterema ciosami innych. Okej, tu mamy łuczników na górze. Okej, panie, giniesz w śmieci. Okej, rozbijcie. Też giniesz. O, fuck, nie trafiłem gościa. Koniec? A, wy tam sobie jeszcze tam coś macie. No właśnie. Genloka. Z tego coś wypadnie? Tak, wypadło. Tu się mówi, że obrona tarczą jest włączona. W pewnym sensie wytrzymałość moja jest na tyle wysoka, że powinno nawet to w miarę fajnie działać. Ale chodźmy sobie dalej. Bo tam zapewne była skrytka, dlatego tam nie chciałem jeszcze iść. Bo byśmy zapewne później mogli od razu pójść z powrotem. Tu mamy znowu jakieś ruiny. Ciekawe. W sensie tutaj nawet nie natkniemy się na jakichś większych przeciwników, więc nawet nie ma stratu za bardzo. Ci starczą. Możemy sobie walczyć na spokojnie. Najwyżej, jeśli coś będzie bardzo źle, będziemy musieli zmienić. Okej. Alistar jest trochę ranny, ale za chwilę mu pomogę. Okej, panie. Okej, Alistar za chwilę umrze, więc idealnie będzie dać mu okład leczniczy. Tutaj. Niech sobie go użyje. Okej, okład leczniczy. Dalej walczymy. Okej, ma już pełne zdrowie. Będą umiera. Dzięki mojemu finishowi. I następny ten łucznik, który został przez moich współtowarzyszy zamordowany. Okej. Ciekawe. Mamy coraz większy lucik, fajny. Jak mówiłem, jeśli chcecie jakieś zróżnicowanie na kanale, oczywiście, to możecie odpowiedzieć w komentarzach. Okej, mam tu jakiś kufer. Dziennik polowy Rygbiego. Coś mi mówi, że to są jakieś dodatkowe znaki Hasanydów. Coś mi mówi, że to są jakieś dodatkowe zadania z tego, z jakichś dodatków do Dragon Age'a, które mi się pobrały, a nigdy się nie pobierały, więc to w końcu naprawili. Origin. Rychło w czas. Bo jak w to normalnie grałem, to właśnie raczej tego nie było. Więc będziemy mieć jeszcze więcej czasu zaczerpniętego w Dragon Age. Będziemy się taplać w fabule tej zacnej gierki. Więc dla mnie bardzo dobrze, bo przynajmniej seria nie skończy się tak szybko. A raczej Dragon Age nie jest aż taki szybki. Oczywiście jakbym szedł na pałę i wykonywał tylko główne zadania, to by się to skończyło dosyć szybko. Ale ja mam zamiar poszukiwać wszystkiego i wszystkich. Tak jakbyście to wy w to grali. Czyli na spokojnie. Pokażę wam też troszeczkę takich jakby to będzie. W pewnym sensie to będzie jakby poradnik, bo większość ludzi bez solucji jak się to nazywa, w pustce, bo kiedy będzie taka misja w pustce, nie za bardzo sobie radzi.
nawet wiem czemu, bo ja sobie także nie radziłem. Musiałem sobie spojrzeć do solucji. Okej, okay, tu jest jakiś ten, więc... A, byliśmy tu, więc wróciliśmy sobie. Okej, okay, przyszliśmy cały teren. Znak na szaku Hasynedów. Nie zrobiliśmy tego? Okej, okay, sprawdzę sobie to. I właśnie... Jest taka misja w wypustce i... Też musiałem sprawdzić sobie w solucji, o co chodzi. Bo... Bez chyba... Czerpania w solucji jest chyba prawie niemożliwe zrobienie tego. Bo jest to dosyć, jakby to powiedzieć, bardzo zróżnicowana mapka. Przez którą można przejść tylko wtedy, kiedy jest się trochę ogarnięty w tej sprawie. Więc też wam pokażę, o co chodzi, ale także kilkanaście innych misji jest dosyć trudnych. Więc jeśli byście tam grali w taką gierkę jak ta, to będziecie od razu wiedzieć, co robić w danej sytuacji. Hit był znak Hasanydów, który możemy sobie chyba odblokować. Aha, nie, to nie jest drzewo. Znak Hasanydów. Powinien być gdzieś w pobliżu. Tutaj jest jakieś drzewo, przez które prawie się nie da przejść. To na pewno nie wiewiórka, która sobie żyje gdzieś tam. Ktoś mówi, że to będzie ważne, właśnie, skrytka. Wszystko znajduje zapisane żelazną kasetkę. Nie będę otwierał, bardziej zabiorę kasetkę do Yety, bo zapewne jest to... No właśnie. To jest część zadania, bo Rigby umarł za to coś. Okej, tutaj mamy jego obozowisko, zapewne go zaatakowali kurlocy. Mocne pomioty. Sprawdźmy sobie jakieś zadanka nasze. Okej, Ostagar mamy Ogara i tak dalej, Gusza Korkari mamy misjonarza. Niepodale wejścia do Guszy znalazłeś zwłoki, a przy nich list opisem drogi prowadzącej do miejsca, w którym zmarł. Zmarły miał się spotkać z ojcem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w liście do Jogbiego. Okej, to sobie później przeczytamy. Znalazłem skrytkę wspomnianą w Osaniej Woli i testamencie Rigbiego. Dostarcz ją do Yety do Redcliffe, aby spełnić ostatnie życzenia Rigbiego. Akurat do Redcliffe idziemy, więc na spokojnie. To szybko zrobimy, ale misjonarza to zapewne będziemy musieli poczytać w liście do Jogbiego, więc sobie poczytajmy. I chyba na tym zakończymy naszą zacną serię. Dzisiaj zacny let's play. Liście do Jogbiego. Okej, zamknięta kasetka to później. Dziki kwiat mamy. Gdzie to było? Dziennik. Okej, kodeks nie. A zawartość do pobrania, jak widzicie, wszystko chyba pobrane, nie? No tak, obrączka pamięci, ognista obrączka, to wszystko pobrane. Tutaj są dialogi. Stworzenia, magia postaci. Król Taikan, to są tylko opisy tych ludzi, z którymi ofabularne, co tutaj jest. Testament Rigbiego, znaki Hasanydów, to później. Testament Rigbiego, do znalazcy tego listu. Jest to Osenia Wola i testament misjonarza Rigbiego, dumnego głosiciela słowa stwórcy. Przybyłem do Guszy, by głosić pieśń, ale obawiam się, że wkrótce zginę z rąk moszych pomiotów. Zostawiając wszystko, z czym tu przybyłem, żonie mej jedźcie, jeśli czytelnik tego listu jest osobą o szczodrym sercu, mam jedyną prośbę. W naszym obozie, w te winterskich ruinach na zachodzie Guszy, zakopałem szkatułkę. Proszę, by trafiła ona wciąż zamknięta do mojej żony Yety w Redcliffe. Przepraszam żonę i syna, że praca im nie odebrała, ale wiem, że umieram w służbie stwórcy. Rigby! Na spokojnie, damy to twojej żonie. I list do Jogbiego, najdroższy synu. Cieszy mnie, że chcesz iść w me ślady i nieść słowo stwórcy nieoświecony. Szkoda, że nie wybrałeś sobie do tego jakiegoś bezpiecznego miejsca. Wybacz, że tak wcześnie wyruszyłem do głuszy, synu, ale chciałem rozbić obóz i rozpocząć od razu. Hasynydzi szanują tych, którzy potrafią przetrwać w głuszy. Liczyłem, że nauczy się owej sztuki i może zapoznać się z jakimiś tubylcami, byśmy byli gotowi na twe przybycie.
Gdy dotrzesz do głuszy, trudno będzie ci znaleźć drogę. Poniżej wymieniam kilka charakterystycznych miejsc. Idź ich tropem, a dotrzesz do skrytki, w której zostawiłem dla ciebie nieco zapasów. Jeśli się zagubisz, postaraj się wrócić do tego miejsca. Znajdę cię tam. Poczynając od wejścia do głuszy od strony Ostagaru, szukaj drzewa opartego o zniszczony budynek. Przejdź pod mostem z powalonego drzewa. Po prawej stronie miniesz będzie zanurzoną wieżę. Spróż między wysoki zrujnowany łuk, a omszały stojący głaz. Idź ścieżką pełną korzeni i kamieni. Szukaj dwóch dużych posągów z kufrem pomiędzy nimi. Tam się spotkamy. Kocham cię, Jogby. Synu mój, obyśmy zobaczyli się wkrótce. Okej, to sobie sprawdzimy w następnym odcinku, bo to nawet dosyć ciekawie się zaczyna. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!